w Kanadzie nigdy nie przestaje zaskakiwać. Mamy końcówkę marca, a spadło u nas dzisiaj mnóstwo śniegu. Zima tutaj zaczyna się zazwyczaj pod koniec listopada i trwa aż do połowy kwietnia, więc jest to zima nie krótka, trwa jakieś 5 miesięcy. I właśnie dzisiaj chcę zabrać Was ze sobą na małą przejażdżkę po Montrealu i po pobliskich miastach i pokazać Wam, co fajnego można robić w trakcie zimy w Kanadzie. I lecimy! Pogoda w trakcie zimy w Montrealu nas nie oszczędza i najzimniejszym miesiącem jest zdecydowanie styczeń. Średnia temperatura w tym okresie spada do około minus 9 stopni, a w najzimniejszych momentach nawet do minus 30, a oczywiście jak wyjedziemy poza miasto, to te temperatury są jeszcze niższe. Jeżeli chodzi o opady śniegu, to też są niesamowicie zadziwiające. Jest tutaj zazwyczaj pomiędzy 100 a 200 cm śniegu w trakcie stycznia. Rekordem w 2008 roku było ponad 340 cm. centymetrów śniegu, a dla porównania w tym roku na przykład było tego śniegu 119 cm w trakcie stycznia. Więc gołym okiem widać, że jest tego śniegu coraz mniej z roku na rok, jednak te ilości są naprawdę wciąż zadziwiające. Moim ulubionym zajęciem w Kanadzie w trakcie zimy są zdecydowanie łyżwy. W Montrealu mamy mnóstwo przepięknych lodowisk. Aktualnie znajdujemy się na cudownej wysepce zwanej Parc Jean Drapeau. Więc to, co widzicie za mną, to jest właśnie całe miasto, a my znajdujemy się na wyspie, która jest odłączona od samego miasta. Tutaj w tym parku znajdziemy jeden tor lodowiskowy. Jest to tor bezpłatny, ale jednak musimy mieć ze sobą swoje własne łyżwy, jeżeli chcemy tutaj pojeździć w trakcie tygodnia. A na weekendy jest tutaj możliwość wypożyczenia łyż. A w samym centrum, tutaj widzicie prawdopodobnie za mną koło, które jest jakby takim symbolem starówki w Montrealu. I właśnie pod tym kołem znajdujemy inne lodowisko, które niestety jest płatne. Trzeba zapłacić 10 dolarów, żeby tam wejść. Jest tam wypożyczalnia łyż, która jest zawsze aktywna. Łyżby dostaniemy tam jedynie na 2 godziny, jeżeli je wypożyczymy. Oczywiście ja stuprocentowo bym polecała tutaj wypożyczyć sobie łyżwy. Jest fajny sklepik, który nazywa się Poubelle du Ski, gdzie ja wypożyczyłam sobie właśnie swoje łyżwy na cały sezon. Kosztuje to około 60 dolarów, więc naprawdę bardzo się to opłaca. W mieście znajdziemy jeszcze wiele innych lodowisk. Większość z nich jest niepłatne, jednak nie ma na większości z nich żadnej wypożyczalni łyżw. I mała ciekawostka jest taka, że pierwsza olimpiada w Kanadzie odbyła się właśnie w Montrealu w 1976 roku i pod stadionem olimpijskim aktualnie także znajdziemy przepiękne lodowisko z widokiem na stadion. A wyjeżdżając poza Montreal, około 2 godziny jazdy i mniej więcej w połowie drogi pomiędzy Montrealem a miastem Quebec City, znajdziemy trasę na łyżwy schowaną w lesie. Jest to 15 km torów w formie labiryntu schowanego pomiędzy drzewami, gdzie ścieżki okrążają także małe zoo ze zwierzętami takimi jak lamy, owce i barany, do których możemy podjeżdżać na łyżwach. Więc jest to kolejny świetny pomysł na wyjazd na łyżwy poza miasto. Moje ulubione zajęcie w Montrealu w trakcie zimy nawiązuje do parku, którego właśnie widzieliście z pięknym torem lodowiskowym. Jest to park, który znajduje się na małej wyspie odłączonej od samego miasta. Tylko warto też wspomnieć, że Montreal, całe miasto znajduje się na wyspie, ale jest tutaj także kilka mniejszych wysepek. Jest to wyspa, która nie jest zamieszkana przez ludzi, tylko odbywają się tutaj przeróżne eventy przez cały rok. A żeby tutaj się dostać, bierzemy żółtą linię metra z centrum. Jest to po prostu jeden przystanek metrem. W trakcie lata na tej wyspie odbywa się pełno festiwali, koncertów, są pokazy fajerwerek, a w trakcie zimy ta wyspa zamienia się w takie zimowe odludzie. W Montrealu także nigdy nie brakuje życia nocnego, a nawet zimą całe miasto tętni muzyką. Jest tutaj mnóstwo koncertów i festiwali. Jednym z głównych festiwali w trakcie zimy to jest Igloo Fest, o którym już miałam okazję zrobić poprzedni filmik. Tutaj Wam wrzucę linka do niego. Jest to festiwal, który odbywa się na zewnątrz, pod niebem śniegu. Zazwyczaj trwa on przez cały styczeń, aż do połowy lutego. Oprócz tego jest pełno innych koncertów w mieście, na które możemy uczęszczać przez całą zimę. Kilka przykładów tych, na które
których ja miałam szansę być w tym roku, to na przykład koncert Closey, który odbywał się w pięknym teatrze, oraz koncert pokryty świecami w Bazylice Notre Dame w samym sercu Starego Miasta, a niedawno na pokazie artysty Laser City, który odbywa się w New City Gas, czyli jest to ogromny lokal / klub nocny, gdzie zawsze jest pełno świetnych artystów przez cały rok. I nie można też zapomnieć o ogromnej ilości muzeów, które znajdziemy w całym mieście. Te muzea są otwarte przez cały rok. Jest to świetna atrakcja, którą możemy się cieszyć w trakcie zimowych dni. Na miłe spędzanie czasu także zachęcają nas ogromne ilości restauracji z pysznym jedzeniem w całym Montrealu. Zachęcają nas one lokalnymi daniami, takimi jak świeże i gorące bajgle, albo poutine, czyli frytki ze serem i sosem gravy, oraz wiele innych pyszności. A w mieście i poza miastem także znajdziemy mnóstwo popularnych browarów i mikrobrowarów, gdzie można spróbować lokalnych piw kraftowych. A wiele browarów dostępnych w Montrealu ma swoje siedziby poza miastem, które naprawdę warto odwiedzić, tak jak na przykład browar Kanawaki, który znajduje się w rezerwacie Pierwszych Narodów około pół godziny jazdy od Montrealu. Jest to rezerwat pełny kultury i historii i mała ciekawostka jest taka, że w tych rezerwatach Pierwszych Narodów nie ma opodatkowania na dobra i usługi. Inne świetne lokalne browary to także na przykład Champ Libre oraz Alchemist, które także znajdują się w podobnej odległości od miasta. Ogromna ilość śniegu, która utrzymuje się przez wiele miesięcy w trakcie zimy, także oferuje nam wiele zajęć na śniegu. A świetną zabawą na śniegu jest na przykład trekking w rakietach śnieżnych. Uzbrojeni w tego rodzaju buty, możemy iść na długie przechadzki po zaśnieżonych terenach, nawet jeżeli nie były one odśnieżane od wielu miesięcy. Na śniegu możemy także znaleźć mnóstwo innych świetnych zajęć, gdziekolwiek nas poniesie nasza wyobraźnia. Super rozrywką jest na przykład zbudowanie iglu lub bałwana, albo także ogniska wykopanego w Dolinie Śniegu. Ostatnim zajęciem, którego nie mogłabym tutaj nie wspomnieć i które odbywa się pod koniec zimy i na początku wiosny, to sugar shacks, czyli tak zwane cukrowe chaty. Są to tereny, gdzie wytwarzany jest syrop klonowy, z którego słynie cała Kanada. Z ogromnej ilości drzew klonu w tym okresie zbierany jest sok roślinny, z którego później wytwarzany jest syrop klonowy i eksportowany na cały świat. I na tych terenach właśnie także znajdziemy cukrowe chaty, które zazwyczaj są restauracjami, w których możemy zjeść przepyszne dania lokalne i wszystko jest gotowane na bazie syropu klonowego. Są to zazwyczaj dania śniadaniowe, takie jak jajecznica, wędlina marynowana w syropie klonowym, fasolka, warzywa piklowane, różne desery i wszystko jest na bazie syropu klonowego. Znowu ja chciałam wskoczyć i Wam powiedzieć, że bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że te informacje Wam się przydadzą i oczywiście, jeżeli tak, to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, żebyśmy mogli zostać w częstszym kontakcie i widzimy się wkrótce już w kolejnym filmiku.